Dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie na poniedziałkowym webinarze o ziołach Nature Day. Będziemy sobie rozmawiali dzisiaj na temat, który myślę może dotyczyć dużej grupy uczestników naszego spotkania, albo kiedykolwiek dotyczył, albo może uczestniczyć w przyszłości, bo to dość częsta dolegliwość, czyli jeżeli mamy jakieś problemy z nerkami albo z układem moczowym. Oczywiście są takie osoby, które mają nawracające infekcje układu moczowego, no i one w sposób szczególny powinny dbać o to, żeby ekstrakty ziołowe były w ich apteczce, bo to jest bardzo cenny sposób radzenia sobie z tymi problemami. Szanowni Państwo, nazywam się Janusz Wietycha, jestem lekarzem medycyny, dietetykiem, specjalistą dietetyki klinicznej. Jestem też dyplomowanym zielarzem, fitoterapeutą. I gdybyście Państwo chcieli się spotkać ze mną, to zapraszam do Kaled, do Nature Day w środę. Tam mam przyjemność spotykać się z osobami, które chcą sobie dobrać swoje mieszanki, ekstrakty ziół do problemów zdrowotnych, które u nich występują. Dzisiaj sobie powiemy trochę o układzie moczowym, powiemy o chorobach układu moczowego i powiemy o ziołach, które powinny być stosowane u osób z problemami układu moczowego. Sam układ moczowy, można wydawać, jest dość prosty, pełni niezwykle ważne funkcje, za chwileczkę o nich powiemy. W swojej budowie składa się z kilku elementów, tak? I jego funkcją jest wydalanie zbędnych substancji z organizmu, na przykład mocznika, nadmiaru wody czy nadmiaru soli mineralnych, ale ma też inne funkcje. Sam układ moczowy, gdybyśmy to bardzo uprościli, składa się z parzystych nerek, powinny być parzyste, moczowodów, pęcherza moczowego i cewki moczowej. Dwie nerki, tak, mają kształt fasoli, wielkości około 10-12 cm, znajdują się po lewej i po prawej stronie tułowia, po obu stronach kręgosłupa i jak Państwo byście sobie spojrzeli w lustro na swoje plecy, to znajdują się poniżej dolnej krawędzi żeber, tak, po lewej i po prawej stronie, przykręgosłupowo. Są moczowody, to są rurki umięśnione, które odprowadzają mocz, tak? I te moczowody odprowadzają mocz do pęcherza moczowego, a z pęcherza moczowego przez cewkę moczową wydalamy mocz. Tak w dużym uproszczeniu. Ważne jest, i o tym dzisiaj sobie powiemy, szanowni Państwo, że budowa układu moczowego u mężczyzn i u kobiet się różni. Przede wszystkim dlatego, że tutaj długość cewki moczowej u mężczyzn jest dłuższa i jednocześnie u mężczyzn występuje prostata, która też czasem daje w kości, jak to się mówi. W związku z tym musimy uwzględniać te różnice płci, mając na uwadze jakieś problemy zdrowotne. Nerki są wspaniałym filtratorem. Filtrują i filtrują naszą krew, żeby wydalić świństwa z naszego organizmu. I w nerkach powstaje tak zwany mocz pierwotny, z którego później tworzy się mocz właściwy, tak, i jest wydalany. Co jest niezwykłe, szanowni Państwo, to jaką gigantyczną pracę wykonują nerki. Nerki codziennie filtrują krew 30-krotnie. Tak, cała krew naszego organizmu przepływa przez drobne naczynia krwionośne w układzie filtrującym nerek 30-krotny, czyli dobowy przepływ moczu pierwotnego, tego co jako pierwszy odsącz nerki produkują, to jest około 170 litrów, tak? 170 litrów. No i później po przesączaniu, filtrowaniu wydalanych jest moczu tego właściwego około litr, półtora litra, w zależności od sytuacji. Podstawową jednostką budulcową jest nefron. Czyli jakbyście Państwo na przykład weszli sobie do wątroby, to tam są też podstawowe jednostki budulcowe, tam są naczynia krwionośne, tak? Tam są komórki wątrobowe, które tworzą określony układ filtrujący. Tak, drogi żółciowe. Natomiast tutaj mamy nefron, który też tworzy taką jednostkę strukturalną, filtrującą i ten nefron ma swoje części. Tak? Więc
jest około 1,5 miliona tych nefronów w nerce i poprzez filtrację, poprzez takie rureczki, z których jest zbudowane, tworzące takie kolanka, pętle, tworzy się taki układ filtrujący. Czyli coś tam wpływa z układu krwionośnego, tak? Nerki wyciągają z tej krwi substancje trujące, jakieś takie rzeczy, które są zbędne. Tworzy się mocz pierwotny, tam jest dużo wody, różnych substancji. Nerki mówią, dobra, dobra, to sobie tak pierwotnie oczyściłyśmy, a teraz zabieramy się za porządne czyszczenie i filtrują jeszcze raz. Czyli powstaje mocz pierwotny i mocz ostateczny. Ujścia przewodów wyprowadzających mocz z nefronów prowadzą przez kielichy do miedniczki nerkowej. To się tak ładnie nazywa miedniczka, bo ona zbiera w nerkach ten mocz. Nerki poza funkcją oczyszczania organizmu z toksyn, na przykład mocznika, mogą odzyskiwać i filtrować mikroelementy, witaminy, kontrolują ciśnienie krwi, tak? Odpowiadają też za wydajność organizmu, produkują substancję, która wspomaga produkcję czerwonych krwinek w organizmie, w krwi, regulują bardzo ważną element, czyli tą równowagę elektrolitową, gospodarkę wodną organizmu, między innymi poprzez regulację poziomu sodu i potasu, i jak również innych minerałów, i poprawiają odporność organizmu i wpływają na gospodarkę, całą gospodarkę układu kostnego, czy nie tylko kostnego, kostno-mięśniowego organizmu. Dlaczego? Dlatego, że nie wiem, czy Państwo miewacie czasem jakieś bolesne skurcze mięśni, albo nie daj Boże, pojawiają się w Waszym organizmie obrzęki. To tego typu dolegliwości mogą pokazywać, że w naszym organizmie dochodzi do zaburzenia poziomu elektrolitów, jak my to nazywamy, czyli różnych minerałów zawartych w naszym organizmie. I w zależności od tego, czy te minerały są w dużej ilości w krwi, czy mamy na przykład za dużo wody w organizmie, to mogą pojawić się różne zaburzenia. I na przykład nieprawidłowa ilość magnezu w organizmie, nieprawidłowa ilość wapnia mogą powodować zaburzenia pracy układu kostnego i układu mięśniowego. Regulacja tych poziomów, tych minerałów jest jednym z elementów podstawowej równowagi organizmu. Nie wyobrażam sobie, żeby nasz organizm prawidłowo funkcjonował. Ja już nie wspomnę o truciznach, które się w naszym organizmie wtedy zbierają, jeżeli nerki przestają pracować. No i szanowni Państwo, nie bez powodu wziąłem sobie herbatkę ziołową na nasze spotkanie, ponieważ chcę Państwu przypomnieć, proszę bardzo, herbatka ziołowa, że nerki jako jeden z najważniejszych elementów, wręcz podstawowy element układu równowagi homeostazy organizmu, do swojej pracy potrzebują wody. Musicie Państwo wiedzieć jedną rzecz, że ilość wody, która wypijacie, wpływa na to, jak ciężko Wasze nerki pracują. Musicie zatem wiedzieć, że nerki pracują ciężko nie wtedy, kiedy produkują dużo moczu i mają dużo wody. One wcale wtedy ciężko nie pracują. One są do tego przyzwyczajone. Nerki pracują ciężko wtedy, kiedy mają za mało wody, ponieważ tą niewielką ilością wody muszą przefiltrować toksyny, które są zawarte w naszym organizmie. A zatem jeżeli chcecie oczyszczać organizm, to musicie o tym pamiętać. Tu nie chodzi o to, że wlewacie do organizmu w cudzysłowie tą wodę i ona ma się wylać jakby, nie wiem, tak jak przepłukuje się naczynia w zlewie, że ta woda ma coś tam przepłukiwać. Nie. Woda ma wypełnić naczynia krwionośne. Ma spowodować, że serce pracuje silnie, wypełnia się krwią, mamy prawidłowe ciśnienie krwi i ilość krwi przepływająca przez nerki,
a więc ilość wody przepływająca przez nerki jest właściwa. A zatem, szanowni Państwo, musicie pamiętać o piciu wody. Szczególnie polecam to osobom, to się zdarza też w wieku starszym, osobom, które twierdzą, że nie potrzebują wody do życia. Może wam się tak wydawać, że nie macie ochoty na picie wody, że wasz organizm wcale wam nie sygnalizuje, że coś wam jest potrzebne. Ale musicie mieć tą podświadomość, że jeżeli nie pijecie wody, to wasz organizm bardzo ciężko pracuje. A jak bardzo ciężko pracuje, to znaczy, szanowni państwo, że się po prostu męczy. A jeżeli się męczy, to jest duża szansa, że dojdzie do uszkodzenia albo pracy nerek, albo innych narządów niezbędnych do normalnego funkcjonowania organizmu. Jakie są, ale to są wybrane, szanowni państwo, problemy z nerkami? Możemy mieć kłębuszkowe zapalenie nerek. Ostra postać kłębuszkowego zapalenia nerek występuje najczęściej u dzieci. No i na szczęście po kilku tygodniach leczenia kończy się całkowitym wyleczeniem. Występuje klinkomocz, białkomocz, obrzęki. To jest, zwróćcie Państwo uwagę, że to jest bardzo ważny objaw. Jeżeli pojawiają się w naszym organizmie obrzęki bądź skoki ciśnienia, to z dużym prawdopodobieństwem może być to upośledzenie funkcji nerek. Oczywiście lekarz powinien sprawdzić, czy nie ma jeszcze problemów z sercem, ale pamiętajcie, że to są podstawowe pierwsze rzeczy i jeżeli tu w nerkach i w sercu wszystko byłoby ok, no to trzecie to możliwe, że coś jest z wątrobą. Ale te najczęstsze problemy to właśnie problemy z nerkami. A nefropatie nadciśnieniowe, czyli mamy stwardnienie tętniczek nerkowych. To jest w ogóle ciekawa sytuacja, że jeżeli Państwo byście troszkę zacisnęli tętnice nerkowe, które doprowadzają krew do nerki, słuchajcie, to jest niesamowite, dochodzi do takich reakcji regulującej ciśnienie. Czyli nerki widzą, że jest mniejsza ilość krwi przepływająca przez nie, żeby filtrować, no i zaczynają produkować substancje, które zaczynają podnosić ciśnienie krwi. Po co? Ano po to, żeby ilość tej krwi przepływająca przez nerki była wyższa niż w tej chwili. Czyli zwróćcie uwagę, jak to jest zbudowane, jaka tam jest regulacja. Oczywiście to nic dobrego, jak mamy nefropatię nadciśnieniową, bo to jest bardzo zła sytuacja. Możemy mieć też wrodzone zwężenie tętnicy nerkowej, to się da zoperować i wyrównać to ciśnienie. Natomiast zwróćcie uwagę, jak nerki też analizują, można by powiedzieć, przepływ krwi i ciśnienie krwi, ilość krwi, która przepływa przez nerki. Mamy też odmiedniczkowe zapalenia nerek. Tutaj najczęściej to są bakteryjne zakażenia dróg moczowych. Dotyczy to głównie kobiet i związane z tym, że cewka moczowa kobiet jest po prostu krótsza. Możemy mieć też kamicę nerkową i mamy bardzo różne kamienie. Choroba ta występuje częściej u mężczyzn niż u kobiet. I też proszę pamiętać, że dostosowujemy zazwyczaj dietę do rodzaju kamicy. Oczywiście najpierw musimy sprawdzić, jaki rodzaj kamicy mamy. Na przykład w kamicy szczawianowej pacjenci powinni unikać szczawianów. Szczawianów, które są substancjami antyodżywczymi, można by tak powiedzieć, tak się je nazywa w dietetyce. Występują w szpinaku, szczawiu, w botwince, w rabarbarze, burakach, nasionach roślin stroczkowych, czekoladzie, mocnej kawie i długo parzonej herbacie. Tak, czy te substancje powinniśmy unikać, w związku z tym u tych osób, żeby nie tworzyły nam się te kamienie, żeby zmniejszyć prawdopodobieństwo tworzenia takiej kamicy, musimy też zmienić dietę. No i mamy zapalenie pęcherza moczowego. Jest to bardzo częsty stan zapalny dróg moczowych. Tutaj mamy bolesne parcie na mocz, tak, czemu towarzyszy częste oddawanie niewielkich ilości moczu. I tutaj specyfika, tak jak wspomnieliśmy, dotycząca panów, łagodny rozrost prostaty. Prostata w pewnym wieku powiększa się. Mniej więcej 45-50 rok życia zaczyna się stopniowo powiększać.
i może powodować u części mężczyzn problemy z oddawaniem moczu. Czyli tutaj mamy słaby strumień moczu, opróżnianie węchorza moczowego trwa dłużej, mamy takie uczucie niecałkowitego opróżnienia tego pęcherza moczowego i możemy sobie też robić badania laboratoryjne mówiące nam, czy nasz gruczoł jest w dobrostanie, nazwijmy to, tak? Bo to jest taka Strassendiagnoza, robimy testy przesiewowe. Czyli mamy PSA, antygen swoisty gruczołu krokowego. Jeżeli dojdzie do obrzęków, które są częstym powodem słabej pracy nerek lub serca, jak już wspomniałem, to obrzęki mogą być powodem na przykład zbyt małej ilości białka w organizmie, ale i to są też, jest to związane też z pracą wątroby, ale może być też to również związane z zaburzeniami filtracji nerkowej i zaburzeniami ilości na przykład sodu w organizmie. Tak, także to jest bardzo ważne i teraz jeżeli Państwo, tutaj jest pewne ostrzeżenie, szczególnie dla osób, które długo podróżują samolotem i samochodem, żebyście się co godzinkę tak zatrzymywali, szczególnie osoby, które mają predyspozycję, u których stwierdzono zagrożenie powstawaniem zatorów, dlatego że takie zatory są śmiertelnie niebezpieczne. Proszę pamiętać o tym, bo teraz odchodzimy troszeczkę od nerek, ale mówimy tutaj jakby o całości naszego organizmu. Troszkę zaczęliśmy o obrzękach, że krew, która znajduje się w kończynach dolnych, tak naprawdę nie do końca filtrowana jest przez nasze serce. Nasze serce oczywiście stara się przepompować tą krew z kończyn dolnych, ale to, co przepompowuje krew z kończyn dolnych, to nasze mięśnie, szanowni Państwo. To są ruchy kończyn. Stąd optymalny sposób uruchamiania krążenia to to, żebyśmy usuwali obrzęki i starali się zmniejszyć ilość zalegającej w kończynach dolnej krwi po prostu poprzez spacer albo gimnastykę, która powoduje, że kurczą się mięśnie kończyn dolnych. Wtedy przepompowujemy tą krew i jest mniejsze prawdopodobieństwo, że ta krew stojąc długo w tych naczyniach krwionośnych w naszych nogach może zacząć krzepnąć, może stworzyć się jakiś zator, który jest śmiertelnie niebezpieczny. Jeżeli chodzi o ilość płynów, które wypijamy, to ja, szanowni Państwo, przypominam. Jest to około 30 ml na kilogram masy ciała na dobę. Mówimy tutaj o wodzie mineralnej, herbatkach ziołowych, zupach, sokach owocowo-warzywnych itd. Natomiast proszę pamiętać, że kawa i herbata nie liczą się do bilansu wodnego. Czyli jeżeli ja sobie tutaj teraz wybijam łagodną herbatkę ziołową, to ja sobie do mojego bilansu wodnego popijam tą wodę. No i tutaj jest ostrzeżenie, szanowni Państwo. Jeżeli macie krwiomocz, jeżeli w moczu pojawia się krew i macie problemy z oddawaniem moczu, proszę się zgłosić do lekarza, bo to może być objaw niebezpieczny. Niech lekarz zdiagnozuje, co się z Wami dzieje. No dobrze, no to teraz przechodzimy, szanowni Państwo, do tego, w jaki sposób suplementujemy. Jakie minerały, jakie zioła, jakie substancje, a może jakie i probiotyki powinniśmy stosować w zaburzeniach układu moczowego. A część z Państwa może być zdziwiona, po co probiotyki w układzie moczowym. Zaraz to wyjaśnię. Zacznijmy od rzeczy banalnej, rzeczy oczywistej, rzeczy rośliny, która jest powszechnie znana, że powinna być stosowana w detoksie. I serdecznie Państwa zachęcam do tego, żebyście po prostu korzystali z soku z aloesu. Tutaj mamy sok z aloesu z sokiem z owoców dzikiej róży, a więc jeszcze dodatkowo mamy przebogate źródło witaminy C. Ponieważ jest to czysta postać bez różnych substancji aktywnych z hodowli bio, więc tutaj mamy piękny, czysty sok z aloesu. I tutaj mamy zioła. Szanowni Państwo, mieszanka ziół, którą skomponowaliśmy po to, żeby
mogła być stosowana u osób z problemami w układzie moczowym, nazywa się OptiUro i ona ma dość szerokie działanie, czyli z jednej strony wpływa na metabolizm organizmu, na poprawę układu odpornościowego, bo mówimy tu o funkcjach nerek, a z drugiej strony patrzymy na tą homeostazę, na oczyszczanie organizmu z toksyn, tak? Więc to jest bardzo ważne, żebyście Państwo też powiedzieli. OptiUro jest również cynk, który wzbogaca te wszystkie zioła, czyli mamy nasiona dyni, nawłoć, nasturcję, pokrzywę, o której wspominaliśmy sobie wcześniej przed naszym spotkaniem, że właśnie można sobie popijać herbatkę z pokrzywy, liść mącznicy, niezwykle cenną, podobnie jak nawłoć, roślinę dla osób z chorobami układu moczowego i liść bukko brzozowego oraz cynk, o którym wspominałem. Stosując mieszanki moczopędne, stosując mieszanki ziołowe, które mają wspomagać układ moczowy, należy pamiętać o tym, że powinniśmy uzupełniać wodę mineralną, ale nie wodę destylowaną, tylko wodę mineralną, gdzie są minerały również inne. Jeżeli Państwo macie wątpliwość, w jaki sposób i kiedy zastosować OptiUro, czy tą mieszankę wspomagającą układ moczowy, to zawsze możecie sobie skorzystać z wyszukiwarki ziół, by dobrać odpowiednio produkty, czyli czy samo uro stosujemy, czy jeszcze z jakimiś dodatkami. Proszę pamiętać, że na stronie Naturday stworzyliśmy wraz z zespołem specjalistów wyszukiwarkę ziół, które są stosowane u osób z problemami różnymi chorobowymi i tam klikamy sobie i możemy zobaczyć, jakie zioła, jakie mieszanki powinniśmy stosować w naszych dolegliwościach. Jeżeli chodzi o roślinki, które są zawarte w OptiUro, no to ekstrakt z nasion dyni myślę, że powinien być zawsze dostępny w domu dorosłego 50-letniego mężczyzny, dlatego że dynia słynie nie tylko z poprawy pracy układu moczowego mięśniówki, układu moczowego, ale również myślę, że wiecie Państwo, że ma bardzo dobry wpływ na prostatę. W związku z tym powinna być stosowana nie tylko u osób, które mają po prostu jakieś problemy z oddawaniem moczu, ale również, albo może i szczególnie, u mężczyzn po 50 roku życia, którzy mają problemy z łagodnym rozrostem prostaty. Nawłoć pospolita. Myślę, że większość z Państwa zdaje sobie sprawę z tego, że nawłoć słynie jako roślina moczopędna, która wspomaga pracę układu moczowego, co jest też bardzo ważne. Ona stanowi uzupełnienie kuracji przy kamicach moczowych, tak, kamicach nerkowych. Powinna być stosowana u osób w stanach zapalnych, dróg moczowych, tak jak mówiliśmy wcześniej o zapaleniach kłębuszków nerkowych, miedniczek nerkowych, tak, pęcherza moczowego. Ma silne właściwości odtruwające, czyli jak Państwo macie kogoś, kto ma dnę moczową i jest problem jakiś z odtruwaniem z tego organizmu, to proszę też pamiętać, że ta nawłoć, ekstrakt z tej nawłoci OptiUro też po to tutaj się znalazł. Mamy nasturcję większą, bardzo silne właściwości antyoksydacyjne i też wspomaganie pracy układu moczowego w walce z zakażeniami. Tutaj zwróćcie uwagę, że jeżeli mamy zastój w układzie moczowym, czyli mamy słaby przepływ w drogach moczowych, to ten zastój może powodować, że bakterie, tak jak w stojącej wodzie, będą mogły się rozrastać lepiej. Jeżeli natomiast zastosujecie większą ilość wody u tej osoby, macie lepszą filtrację nerkową, wspomagacie to jeszcze ekstraktem na przykład z nasturcji większej, to jest silniejszy strumień przepływający przez układ moczowy i dzięki temu dochodzi do wypłukiwania patogenów z układu moczowego. Mówiliśmy również o ekstrakcie z ziela pokrzywy, która jest bardzo cennym regulatorem zaburzeń oddawania moczu w różnych elementach tych dysfunkcji układu moczowego. Również używana jest do wspomagania leczenia kamicy nerkowej. Mącznica lekarska
Tak. Roślina, bez której nie wyobrażam sobie w ogóle mieszanki wspomagającej pracę układu moczowego. Zawiera substancje, które mają właściwości odkażające, antyseptyczne, które pomagają usuwać patogeny, które mogą być w układzie moczowym. Czyli ekstrakt z liści mącznicy lekarskiej hamuje rozwój drobnoustrojów w drogach moczowych i pomaga je usuwać. Czyli jeżeli zastosujecie jakiś antybiotyk, gdzieś w leczeniu macie jakąś ciężką, nawracającą infekcję w drogach moczowych, to nie możecie zapomnieć o ekstrakcie z liści mącznicy lekarskiej. No i bukko brzozowe, które również wspomaga pracę układu moczowego, czyli tutaj mamy jakieś problemy z układem mięśniowym. Tak, proszę pamiętać, że w układzie moczowym, w tych rureczkach, które odprowadzają mocz, są również mięśnie i one muszą pracować prawidłowo. Tak? Więc cały ten układ moczopędny może być wspomagany również substancjami takimi jak witaminy, minerały, przeciwutleniacze, zawarte w bukko brzozowym, po to, żebyśmy mieli też lepszy strumień tego moczu i lepszą pracę mięśniówki układu moczowego. No i oczywiście mamy też cynk. Cynk, tutaj szczególny ukłon, nie tylko tak patrząc na cały nasz organizm, układ odpornościowy, ale również prawidłową gospodarkę hormonalną czy produkcję testosteronu. Tutaj ukłon w kierunku panów. Mamy również pH support, który, jak Państwo wiecie, mówiliśmy troszeczkę o tych problemach, że u kogoś brakuje na przykład wapnia albo magnezu. pH support jest taką mieszanką minerałów o odczynie zasadowym i on robi fajną rzecz. Otóż jeżeli zastosujecie mącznicę lekarską i OptiUro, to do optymalnego działania tego preparatu byłoby super, żeby nasz mocz miał charakter zasadowy. I po to dodajemy do OptiUro pH support, żeby te minerały zasadotwórcze zmieniły pH moczu na bardziej zasadowy, żeby substancje aktywne zawarte w ziołach mogły lepiej działać, czyli być jeszcze skuteczniejsze w walce z patogenami. I tutaj macie magnez, wapń, potas, tak? Mamy ekstrakt z czerwonego buraka i lucerny i mamy chrom. pH support może być również używany u osób, które chcą się odtruwać, czyli tutaj macie znowuż nie tylko infekcje dróg moczowych, ale również, jak zobaczcie, jak mamy aloes, od początku jak opisywaliśmy, mamy uro, mamy pH support. Czyli tutaj mamy nie tylko infekcje dróg moczowych, ale fajną mieszankę odtruwającą, wspomagającą filtrację nerkową i uzupełniającą też minerały zasadotwórcze. Te minerały zasadotwórcze mają, szanowni Państwo, szczególny wpływ, to podkreślam, na silniejsze działanie ziół zawartych w OptiUro. To nie jest na takiej zasadzie, że my sobie coś tam odkwaszamy, odtruwamy, a OptiUro działa sobie niezależnie. Nie. Tutaj mamy synergię działania trzech składników aloesu, pH support i OptiUro po to, żeby lepiej to wszystko funkcjonowało, czyli żebyśmy mieli wyższą skuteczność. No dobrze, czyli wymieniliśmy sobie trzy podstawowe mieszanki, a teraz troszeczkę na temat zastosowania probiotyków. Po co nam probiotyki w drogach moczowych? Szczególnie podkreślam probiotyków u kobiet. Szanowni Państwo, tutaj jest cytat, jaki polecam Państwu w artykule w Forum Ginekologii, mówiący o profilaktyce chorób układu moczopłciowego w profilaktyce z pomocą probiotyków. Otóż musicie wiedzieć, że nadużywanie antybiotyków w zakażeniach dróg moczowych, układu, nie tylko układu moczowego, układu moczopłciowego, jest w tej chwili uznawane za błąd. Dlatego, że prawdopodobnie, jeżeli mamy nawracające infekcje i my ciągle stosujemy te antybiotyki, to one nam zniszczą ten organizm, a jak Państwo widzicie, podanie kolejnego antybiotyku wcale nie musi być skuteczne.
A więc zastosowanie antybiotyku przez lekarza musi być poprzedzone bardzo dogłębną analizą, diagnostyką. Leczenie musi być celowane, musi być zastosowane mykobiogram lub antybiogram, żebyśmy wiedzieli, z jaką infekcją, z jakim patogenem mamy do czynienia. Czy ten patogen jest wrażliwy na ten antybiotyk, czy nie. I tutaj przychodzi nam sukurs, przychodzi nam z pomocą probiotyki, probiotykoterapia. Dlaczego? Dlatego, że uznaje się w tej chwili w ginekologii, że przywrócenie równowagi biocenozy układu płciowego u kobiet jest kluczowym elementem profilaktyki nawracających zakażeń dróg rodnych. Tu mówimy również o wstępujących zakażeniach układu moczowego. Czyli jeszcze raz, przywrócenie biocenozy, czyli przywrócenie prawidłowej mikroflory układu płciowego kobiet jest kluczem do sukcesu. I nie mówimy tutaj tylko i wyłącznie, szanowni państwo, o zastosowaniu jakichś globulek, czyli zastosowania miejscowego. Mówimy o zastosowaniu probiotyków, które stosowane są doustnie. Czyli tutaj macie kolonizację zdrowymi bakteriami końcowego odcinka przewodu pokarmowego. Szanowni państwo, rozmawiając o zdrowiu, nie będziemy się wstydzić, mówimy wprost o anatomii. Końcowy odcinek przewodu pokarmowego leży bardzo blisko układu moczopłciowego. W związku z tym, jeżeli te bakterie zdrowe zaczną wypierać patogeny i zmienicie biocenozę w układzie pokarmowym, to w tej chwili każdy lekarz, ginekolog, położnik wie, że wręcz w zapobieganiu nawracających infekcji układu moczopłciowego musi zastosować probiotyk doustnie. Musicie to wiedzieć, to jest klucz do sukcesu. Kolonizacja układu moczopłciowego musi być związana z kolonizacją układu pokarmowego, bo tylko w ten sposób jest szansa, że osiągniecie długoterminowy sukces. I jeżeli chodzi o mieszankę, którą stosujemy, to mamy OptiProbio, gdzie mamy 18 wyselekcjonowanych kultur probiotycznych, czyli 18, czy bardzo dużo różnych szczepów kultur bakteryjnych. Dawka jest gigantyczna, to jest 450 miliardów żywych kultur. Możecie sobie porównać z innymi probiotykami. To jest gigantyczna dawka, nie 450 milionów. Podkreślam, zwróćcie uwagę, bo niektóre osoby nie zwracają na to uwagę. 450 miliardów w jednej dawce. I co jest bardzo ważne, zawarty jest tam również prebiotyk, czyli to jedzenie dla tych bakterii, tak? Cały kompleks witaminy B, naturalnej zresztą, cynk, selen i wspaniały błonnik, duża ilość błonnika witalnego, szanowni państwo, który jest z złocistego lnu. Także proszę o tym pamiętać, że nie da się w tej chwili prawidłowo leczyć pacjenta, nie stosując probiotyku również w zakażeniach układu moczowego czy układu moczopłciowego, szczególnie u pań. No i ostatnia rzecz, szanowni państwo, dzisiaj. Nerki cierpią gigantycznie u osób z cukrzycą. Jeżeli mamy nefropatię cukrzycową, czy w ogóle jeżeli mamy cukrzycę, szanowni państwo, to cierpią naczynia krwionośne. I mówi się o tym, że osoby chore na cukrzycę, które o siebie nie dbają, które nieprawidłowo się leczą, umierają najczęściej na serce. Tak? Takie są najczęstsze przyczyny zgonów. Ale prawda jest taka, że gdybyśmy dobrze leczyli to serce i dokładali wszelkich starań, żeby to serce jeszcze jakoś funkcjonowało, to wtedy zobaczylibyśmy, że ci ludzie zaczęli umierać by na nerki. Tak bardzo cierpią nerki w cukrzycy, tak bardzo są niszczone, że gdybyśmy założyli, że uda nam się wyleczyć serce, to pacjenci chorzy na cukrzycę umarliby z niewydolności nerek. A zatem, szanowni państwo, szczególnie osoby chore na cukrzycę, czy osoby, które chciałyby pomóc osobom z cukrzycą, jeżeli chcecie zadbać o zdrowie osób z cukrzycą, to nie tylko dieta, nie tylko prawidłowe leczenie, ale również antyoksydanty, które będą, nazwijmy to, goiły naczynia krwionośne
zioła, które wspomagają normalizację poziomu cukru we krwi. Oczywiście możecie u tych osób co jakiś czas zastosować ten kompleks, o którym żeśmy rozmawiali, gdzie były składniki, tak, o których rozmawialiśmy wcześniej, czyli mieliśmy, szanowni państwo, zaraz wam pokażę te wszystkie mieszanki, o których dzisiaj rozmawialiśmy. My możemy u tych osób zastosować również aloes, pH support, uro i probiotyk. I wtedy to będzie kompletny zestaw, mieszanka ziół, substancji, które będą wpływały pozytywnie na zdrowie osób z cukrzycą. Szanowni państwo, kończymy dzisiejsze spotkanie. Rozmawialiśmy o tym, jak dbać o zdrowie nerek i układu moczowego. Zwróćcie uwagę, że mówiliśmy dużo o wodzie, mówiliśmy o truwaniu, mówiliśmy o tym, żeby stosować mieszanki ziołowe, żeby pamiętać o tym, że jak mamy jakieś obrzęki, szczególnie obrzęki kończyn dolnych, to też jest to niestety niedobry objaw. Jak już, nie daj Boże, pojawiałaby się krew w moczu, to natychmiast powinniśmy się udać do lekarza, żeby się zdiagnozować. Natomiast, szanowni państwo, żeby nie dopuścić do sytuacji, w których musimy już zastosować jakieś silne leki, proszę pamiętać, że stosowanie ziół, stosowanie aloesu, stosowanie wody, nawadnianie tego organizmu i detoksykacja jest świetnym sposobem zapobiegania chorobom nerek i układu moczowego. I życzę państwu, żebyście o tym na co dzień pamiętali, żebyście tą profilaktykę różnych chorób na co dzień sobie stosowali, dlatego że zioła i czysta woda to wspaniały sposób na nasze długie i zdrowe życie. Czego wam, szanowni państwo, życzę? Życzę miłego wieczoru i wszystkiego dobrego i do zobaczenia za tydzień w poniedziałek na naszym kolejnym webinarze. Do zobaczenia i do usłyszenia.